Jan Paweł II był pielgrzymem wszechczasów. Odbył 104 pielgrzymki zagraniczne. Ich dystans w sumie można by określić jako trzykrotną odległość między Księżycem a Ziemią. W październiku 1979 roku odwiedził po raz pierwszy Stany Zjednoczone i był wówczas gościem prezydenta USA Jimmy'ego Cartera w Białym Domu w Waszyngtonie. Prezydent, człowiek głęboko wierzący, który do dzisiaj, mimo że ma 95 chyba lat, jest nadal kaznodzieją baptystycznym, powitał papieża słowami: niech będzie Bóg pochwalony, wypowiedzianymi po polsku. Ale jego 5-letnia wnuczka miała kłopot z powitaniem papieża, bo powtarzała ciągle słowa: jego świątobliwość, papież to od razu zauważył, podszedł do niej, przytulił i wybawił ją z kłopotliwej sytuacji, mówiąc: mów mi, wujaszku. Ta wizyta w Stanach była bardzo... Wizyta w Stanach przyczyniła się do niezmiernej popularności Jana Pawła II w tamtejszym społeczeństwie. Prestiżowy tygodnik Newsweek zamieścił zdjęcie papieża na okładce z podpisem John Paul Superstar.